Cześć wszystkim, z tej strony Radek Chodkowski, humanista na giełdzie. Dzisiaj robimy takie nagrania trochę specjalne, ponieważ na blogu i później na Facebooku odezwał się do mnie Krzysztof, który podesłał mi listę 20 spółek, można powiedzieć ciekawych według niego fundamentalnie, i poprosił mnie, żebym rzucił na nie okiem technika, tak? To znaczy, ja nie jestem jakimś typowym przedstawicielem techników, mam swoje spojrzenie, natomiast no, to, co ja o tym powiem, to jest zupełnie inna historia niż to, co mógłby powiedzieć inny zwolennik analizy technicznej. Więc to pierwsza uwaga. Druga uwaga taka, że nie lubię wypowiadać się o spółkach, o których nie mam wiele do powiedzenia. To znaczy, ja mogę powiedzieć, że ta spółka podoba mi się, bo. Natomiast jeśli mi się spółka nie podoba, bądź jest dla mnie nijaka, no to ja zazwyczaj o niej nie mówię. W tym momencie, na prośbę Krzysztofa, jednak postaram się opowiedzieć o tych 20 spółkach, które widzicie tutaj z lewej strony. On mi je podesłał, powiedział, że według niego są ciekawe fundamentalnie. No dobra, zobaczymy w takim razie. Najpierw na potrzeby. Jako że mówimy o analizie fundamentalnej, więc rozszerzymy horyzont z 2 lat do 3 lat, żeby móc trochę tą dłuższą perspektywę odzwierciedlić. Przynajmniej mam nadzieję, że takie było założenie Krzysztofa, bo tutaj nie konsultowaliśmy perspektywy czasowej. Pierwsza spółka, CEZ, czyli czy CEZ, czy CEZ, nawet nie wiem. Trend spadkowy. Generalnie nie ma o czym rozmawiać, jeśli chodzi o moje techniczne view, w związku z czym spółka leci. Czerwona torebka. No i pojawia się problem, tak? Ponieważ spółka do analizy technicznej ma wykres raptem od stycznia. To jest mało. Z mojej perspektywy to jest bardzo mało. Jeśli byśmy chcieli coś o tej spółce powiedzieć na siłę, to bym powiedział o poziomie 11 złotych, który obronił się w tym miejscu, aktualnie broni się w tym miejscu, tak? Czyli można by było zaryzykować transakcje w oparciu właśnie o to wsparcie. Jeszcze tylko spojrzymy intradayowo. No, tam czerwona torebka chyba miała dobry debiut, znaczy, tak przynajmniej słyszałem, ile tu się dziennie tych transakcji odbywa. No, płynność nie jest może jakaś gigantyczna. Widzimy, że tutaj jedna akcja, tu 50, tu 100, tu znowu jedna, tu 40, tu 9. Także dosyć nieduże pakiety. Może być problem, no ale zakładamy, że długoterminowo zwolennicy analizy fundamentalnej mogą to kupić, więc nie muszą tego kupić na jednej sesji, mogą to sobie spokojnie rozbić. Jak dla mnie, bez rewelacji, poza tym wsparciem, które jakoś tam wygląda. Delco, spółka, która zajmuje się niestety nie wiem czym. Ale to może i lepiej, że nie wiem czym, ponieważ spojrzę na sam wykres. Jest jakieś dno, jest jakieś odwrócenie. Pytanie, jak ono może być trwałe, tego niestety nigdy nie wiadomo. Natomiast można by było za dobrą monetę kupić ten ruch, który się tutaj odbywa. On się odbywał od sierpnia zeszłego roku. Także przyjmijmy, że pewnie to jest spółka budowlana, ponieważ spółki budowlane miały najpierw właśnie duży zjazd. Widzimy z 14 zł na złote 80. Tu mamy odbicie. Mniej więcej spółki budowlane chyba tak ruszyły. Pamiętam, Budimex mniej więcej tak się zachował, więc strzelam, że to może być spółka budowlana. Zaraz sobie sprawdzę, ciekawie będzie się o tym przekonać. A propos technicznego obrazu, jesteśmy w połowie swingu wzrostowego. Zakładamy, że trend się utrzyma, w związku z czym można by było kupić koniecznie ze stop lossem w tym właśnie miejscu. Zagranie pod swingi po prostu, tak? Jak przebijemy dołek, to znaczy, że trend się kończy, więc kończy się nasza przygoda z tą spółką. Ewentualnie może zostać. Duon. Spółka też zaliczyła dosyć spory zjazd z 2 zł na 50 groszy. Aktualnie jest nijaka, ponieważ nie można tego moim zdaniem określić mianem trendu wzrostowego. Spółka tak dosyć dynamicznie rośnie i spada. Widzimy te wzrosty, czyli tak. Początek grudnia, poziom 50 groszy, druga połowa stycznia, poziom złotówki, tak, 100%, praktycznie w 1,5 miesiąca z kawałkiem. I później znowuż, tak, z 80 na złoty 30 i z powrotem na 80. Także same te wahania mówią, że to jest raczej spółka mała. Ja tu nie widzę żadnych powodów do kupna, tak? Oczywiście ona jest trochę wyżej, ale to jeszcze nic nie znaczy, także raczej nie miałbym zdania. A propos Getinu, z racji tego, że on dosyć mocno oberwał z 15 zł na złoty 50, to jest mocne oberwanie. Tutaj co prawda była jakaś operacja,
ale i tak dosyć spora korekta miała miejsce. Też spółka nijaka, to znaczy, no, była ta korekta, ona się aktualnie zakończyła, natomiast spółka, no, idzie bokiem, tak? Idzie bokiem już od października zeszłego roku, praktycznie jesteśmy na prawie tych samych poziomach, więc to nawet nie można powiedzieć, że jest trend wzrostowy. Nie ma moim zdaniem żadnych przesłanek, żeby to kupić. Nawet bym się zastanawiał, znaczy, czy trzymać, tak? No to już jest, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jeśli spółka nie rośnie, to my czekamy, a nuż wzrośnie, czy sprzedajemy, bo nie rośnie, tak? To jest dokładnie ta kwestia, czy my to trzymamy i patrzymy sobie, jak to miesiąc za miesiącem idzie bokiem, czy może sprzedajemy, szukamy innych inwestycji. Więc ja tutaj nie widzę żadnych przesłanek do kupienia tego. Grem Media. No nic nie mam do powiedzenia, tak? Wykres jest za krótki, jest tak rozstrzelony, tu pewnie tych transakcji jest jedna dziennie. No, tak żeby nic nie powiem, bo się nie znam. Harper. Spółka również dynamicznie ze złoty 50 na 3,90. Tylko że dla mnie za szybko. Spółka widać też nie jest za duża i miała generalnie takie dynamiczne wzrosty, kończyły się w tych ostatnich przypadkach, widzimy, że nawet jeszcze głębszymi korektami. Aktualnie mamy dwa razy wyższe wzrosty. No okej, tak, gdyby chcieć to kupić, to można by było kupić, licząc, że to jest ten ruch wzrostowy się utrzyma, natomiast widzimy też, że korekty potrafią w tydzień zmieść kilkadziesiąt procent ceny. Więc ja bym tutaj uważał, to znaczy to nie jest ani blisko dołka, to ani to nie jest tanio. Ja bym uważał z kupnem teraz, tak? Jeśli ktoś trzyma, no to oczywiście nie trzyma. Hawe, trend spadkowy, dziękuję, do widzenia. Impex Metal również, to znaczy może nie jest to trend spadkowy, tak? Ale ruch boczny od 3 lat zupełnie nijaki, po prostu boczny. Po czym nagle jakiś tutaj disaster. Z 3,15 na złote 80. Oczywiście ona trochę się odbija, ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to nie jest jakiś taki podskok z zdechłego kota. Ja bym to wywalił. JW Construction, spółka budowlana, deweloper. Coś tam się dzieje, tak? Czy niby już złe jest za nami, tak? Możemy taki scenariusz tutaj przypisać do tego wykresu. To, co było gdzieś tam się kończy, mamy jakieś wybicie ponad lokalne maksima, mamy korektę wyższą od poprzednich korekt i też idziemy w górę. Więc podobnie jak przy jednej z poprzednich spółek, stop loss pod swingiem i czekamy na rozwój zdarzeń, tak? Jak pójdzie w górę, będzie fajnie, natomiast też tutaj trzeba pamiętać, że z 5,50 do 4,30 to jest szeroki stop loss. Więc no tak to czasami bywa, bo to jest dosyć wysoko ten wykres, tak? 14, a tu jest 3,20. Także dosyć duże ryzyko, ale no na razie wygląda na to, że to może coś z tego fajnego być. Kopex też, czyli bokiem, wyjście dołem i nie wygląda to dobrze, więc znika. Makarony. No technicznie nie zachwyca, tak? Bo mamy ruch spadkowy, nagle jakimś tam fajerwerkiem się zakończył i z tego fajerwerku wyszedł ruch boczny, aktualnie ze wsparciem na poziomie 3 zł. Także ja bym zaproponował klasycznie, czyli wsparcie pod poziomem 3 zł, odbije się dobra nasza, nie odbije się, mamy ciasny stop loss, jesteśmy w miarę zabezpieczeni. No bo ja fundamentalnie wiele nie powiem, tu też tutaj to wsparcie się można uznać, że obroniło, można powiedzieć, że tu jest opór, więc jakąś wagę temu poziomowi możemy przypisać. Miejmy nadzieję, że rynek też przypisuje. Marwipol, no niestety, no realia są takie, że z 16 na 6 z tendencją spadkową. Także dziękujemy. MW Trade w trendzie wzrostowym. Myślę, że już od września zeszłego roku możemy to uznać za trend wzrostowy. No ale też pytanie, jeśli kupić dzisiaj, to gdzie ustawić stop lossa? Tak, ustawić tutaj. To jest szeroko. No ale jeszcze w trendzie, tak? Też gdybyśmy chcieli poprowadzić jakąś linię trendu, no to faktycznie stop loss jest na poziomie tych 11 zł. I z 14, 11 to jest 3 zł, to dużo. To jest ponad 20% ryzyka, jeśli chodzi o stop loss, więc tutaj ja bym się bał z kupnem, ewentualnie czekać na jakąś korektę do kupna, tak? No jeśli ktoś trzyma, to oczywiście trzymać. PC Guard.
też taka spółka nijaka, to znaczy ona się nie znajduje ani w żadnym fajnym trendzie, ani wzrostowym, no, na spadkowe trendy to też nie patrzymy. Idzie bokiem, po czym wypada jakiś news i ona nagle leci w górę, tu wypada jakiś news, ona leci w dół, więc technicznie ona niczego mi nie oferuje, tak? Ponieważ nie daje mi żadnych wskazówek co do tego, czy ona się stabilnie rozwija, raczej przeciwnie, to znaczy tu mamy ten ruch spadkowy, trwający pewnie ponad 2 lata, aktualnie jakiś tam wybuch optymizmu, nie wiem, jakieś newsy pewnie poszły i znowu nic. Więc ja o tej spółce nic nie powiem. Oczywiście mogę narysować jakiś opór, jakiś trójkąt, cudawianki, ale to nie jest formacja, do której przypisywałbym jakąś większą wagę. Prokat. Spółka pewnie też zleciała znacznie. Z 4,50 na złotówkę. No i coś robi na kształt dołka. Można by się temu przyglądać. Można by się temu przyglądać, ponieważ faktycznie tutaj te dołki powstały, one trochę się obroniły, wyszło to wyżej. Co prawda jakieś nowe wierzchołki nie zostały zdobyte, no ale generalnie ruch jest w dobrą stronę. Więc jeśli uznamy, że to jest jakaś korekta, że ona się zakończy wyjściem w górę, można by było faktycznie rozważać kupno tej spółki pod zmianę trendu. Jeśli faktycznie, nie wiem, dlaczego ona jest ciekawa fundamentalnie dla Krzysztofa. Czy ma jakieś wskaźniki, czy może jest jakiś projekt, może coś, co ma tą spółkę napędzić, tak? Czy może się po prostu ogólnie dane poprawiają, czy tam są jakieś newsy z tej spółki. W każdym razie, no trend można uznać, że on pokazuje oznaki odwrócenia, więc to by była spółka, która może być fajna. No i Simple, czyli spółka też od listopada 7 miesięcy w ruchu bocznym, puka o opór na poziomie 8 zł. Można powiedzieć, że to jest jakiś poziom istotny, bo on się gdzieś tutaj, powiedzmy, że tutaj też. Poziom istotny, ale płynność nie za duża. Sprawdzimy dokładnie, jak to wygląda z tą płynnością. No tak nie za ciekawie, nie za ciekawie. Można by było zagrać pod przebicie tego oporu, ponieważ jak nagle to pęknie, opór pęknie, wszyscy się rzucą do kupowania, to on potrafi w 2 dni do 10 zł dojść przy tak niewielkiej płynności, jak się posypią zlecenia kupna. Natomiast no też nie jest to jakaś rewelacja. No, można powiedzieć tak, że tu mamy wierzchołek, tu mamy trochę wyższy wierzchołek, tu mamy jeszcze wyższy wierzchołek, więc dlatego można by było zaryzykować kupno, ale no też bez jakiejś tam, bez fajerwerków. Ale oczywiście można. No, myślę, widzę tutaj pewne powody. Może nie tyle widzę, co znalazłbym tutaj jakieś uzasadnienie dla decyzji kupna. Sam bym tego nie kupił, ale no, być może ktoś inny by kupił. Tauron. Tauron płaci dywidendy. To jest chyba jakaś jedyna jego z niewielu zalet. To jest przykład naszego kochanego akcjonariatu obywatelskiego, z tego co pamiętam. Czyli pokazuje to się tutaj, ubiera się ludzi. Aha, bo to był sierpień 2011 roku. To tutaj dużo się działo wtedy. No i nie dzieje się dobrze. No, no spółka spada, tak? Wszyscy widzimy, że to jest tendencja zniżkowa. Nie wiem, czy te dywidendy jakoś to rekompensują, czy nie rekompensują. W każdym razie, no tutaj żadnych wzrostów nie widzę. Windexus. Tu narysuję trójkąt, co pewnie też wszyscy widzą. Natomiast był ruch boczny, był spadek. Aktualnie to się trochę odradza, więc można to podciągnąć pod te kryteria formacji odwrócenia trendu. Ups, tak, ta kreska nie powinna się tu zdarzyć, no ale już niech zostanie. Można narysować właśnie tą formację trójkąta, więc jeśli to faktycznie wyjdzie górą, jest nadzieja. 3,60, stop loss na poziomie 3,24, więc w miarę rozsądny pod formacją. Jak wyjdzie górą, jesteśmy zarobieni, jak nie, ten stop loss w granicach 10%, myślę, że całkiem przyzwoity. Więc to może rokować. To może rokować, ponieważ tu jakieś dołki były, one się zakończyły, są te coraz wyższe wierzchołki, przynajmniej te coraz wyższe dołki. Więc tutaj mogę znaleźć jakieś przesłanki do wzrostów. I Wistula, spółka nijaka. Nijaka, bo idzie bokiem, nijaka, bo jest w ruchu tym krótkoterminowym, swingowym, spadkowym. Dodatkowo jakoś tak ona nie jest zbyt wysoko, tak? Ona tam to już pada w poziom groszowy, 97 groszy, więc
No nie, nie kupujemy. Także tam z tego, co widzicie, wyrzuciłem kilka spółek jako oczywistych. Na większości spółek nie znalazłem żadnych przesłanek do wzrostów. Kilka z nich mógłbym uznać, że coś z nich będzie. No i tak wygląda moja analiza tych spółek, które są według Krzysztofa ciekawe fundamentalnie. Mam nadzieję, że Krzysztof jakoś tam jest. Mam nadzieję, że Krzysztofowi nie namieszałem w głowie, bo to jest najważniejsze, żeby jeśli on sobie ułożył jakiś plan, to, że ja skrytykuję jakieś spółki, ja nie muszę mieć racji, tak? Więc Krzysztof niech pamięta, że to jest tylko moja opinia. Wy wszyscy też pamiętajcie, że oczywiście inwestować należy samodzielnie. No i to tyle. Także mam nadzieję, że trochę wam pokazałem. No, tak jak mówię, pamiętajcie o tym, że jeśli się nie ma niczego do powiedzenia o spółce, to nie powinno się mówić, tak? Ja postarałem się coś powiedzieć, ale generalnie z tych spółek to właśnie o tych dwóch, trzech, o których wspomniałem pozytywnie, miałbym coś do powiedzenia. Natomiast reszta to tak trochę na siłę, a jeśli są trendy spadkowe, to na pewno bym się od nich trzymał z daleka. Do usłyszenia, pozdrawiam.